Cześć. Jesień to czas doskonały na zaczęcie zabawy ze złuszczaniem naskórka, tej nadmiernej warstwy rogowej. Ale czym złuszczać, jak złuszczać i co wybrać, co będzie najlepsze dla naszej cery? O tym za chwilkę. Czy wiecie, że w ofercie marki Bandy jest kilkanaście produktów służących do złuszczania naskórka? Są to produkty na bazie surowców złuszczających chemicznie, czy złuszczających enzymatycznie, lub też złuszczających poprzez działanie mechaniczne, czyli z drobinkami. Spośród wszystkich tych produktów dziś skupimy się na kosmetykach, które mają właściwości złuszczania poprzez wpływ chemiczny na nasz naskórek. Pierwsza rzecz, właściwie taki pierwszy mit, z którym chciałabym się dzisiaj rozprawić, to czy należy kwasów się bać? Uważam, że nie należy. Wszystkie kosmetyki, które są przeznaczone z naszej oferty do pielęgnacji domowej, są tak skomponowane, abyście nie widzieli bardzo silnego złuszczania się naskórka. Chodzi o to, żeby przy regularnym używaniu wasza skóra po prostu nabrała efektu ładnego glow. A dodatkowo jeszcze każdy z tych produktów ma inne właściwości. I teraz przechodzimy do clou sprawy. Jak spośród tych wszystkich kosmetyków mamy wybrać ten najlepszy dla siebie? No po pierwsze, dobrze byłoby wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje nasza cera. Przyjrzyjcie się sobie bez makijażu w naturalnym świetle. Zobaczcie, czy na waszej skórze widzicie po pierwsze nierówny koloryt, taki szary, ziemisty, a może widzicie przebarwienia posłoneczne, a może widzicie przebarwienia pozapalne, czyli po wszystkich niedoskonałościach, takie czerwone miejsca, które sobie wcześniej rozdrapaliście, być może już mają kolor wchodzący w bordowy. Zwróćcie uwagę, czy macie zaskórniki. Zwróćcie uwagę, czy macie tak zwane rozszerzone pory skóry, czyli rozszerzone ujścia gruczołowo-łojowych skóry. Czy może wasza cera jest przesuszona? Zwróćcie też koniecznie uwagę, czy wasza cera ma skłonność do czerwienienia się pod wpływem emocji, pod wpływem spożywania gorących napojów na przykład. No i zwróćcie też koniecznie uwagę, czy może na waszej cerze na stałe widnieją rozszerzone naczynia krwionośne. To wszystko spiszcie sobie na kartce. Wszystkie te elementy, wszystkie te cechy waszej cery spiszcie sobie na kartce, a następnie zastanówcie się, które te problemy, niedoskonałości waszej cery są dla was najbardziej dokuczliwe i z którymi chciałybyście rozprawić się w pierwszej kolejności. Tu mam dobrą informację, dlatego że bardzo często jest tak, że kwasy działając wielokierunkowo, a jednocześnie poprawiają kondycję skóry w wielu aspektach i wiele tych cech niedoskonałościowych skóry poprawia się jednocześnie. Kiedy już sporządzicie sobie taką listę potrzeb waszej cery i waszych oczekiwań co do późniejszego wyglądu skóry, zabieramy się za wnikliwą analizę, co powinno być w takim kosmetyku idealnym z kwasami konkretnie dla was. Wszystkie kosmetyki z kwasami, o których będziemy sobie dzisiaj mówić, mają działanie delikatnie złuszczające przy regularnym stosowaniu. To znaczy, że każdy z nich przysporzy waszej skórze taki efekt glow, takiego ładnego rozświetlenia, dlatego że wyrówna powierzchniową warstwę rogową naskórka. Wszystkie te kosmetyki złuszczają drobnopłatkowo w taki sposób niezauważalny dla naszego oka. Oznacza to, że nie eliminują nas z życia codziennego. Stosujemy, produkty sobie pracują, skóra fantastycznie na nie reaguje, a my wyglądamy po prostu coraz lepiej i nie ma takiego momentu, kiedy skóra się bardzo złuszcza i nie możemy na przykład pokazać się w pracy czy wśród znajomych. Aby dobrać ten najlepszy kosmetyk z kwasami dla nas, warto jest zwrócić uwagę, jakie cechy mają poszczególne kwasy. Powiemy sobie o cechach, a za chwilkę powiemy sobie też o różnych możliwościach konsystencji takich produktów, bo to będzie determinowało, na jakim etapie naszej pielęgnacji taki kosmetyk też zostanie użyty. Najpierw zacznijmy sobie od rodzajów kwasów, bo to będzie dla nas bardzo istotne. Jeśli mówimy sobie o kwasie migdałowym, o którym zapewne wiele słyszeliście, to
mamy bardzo wygodną sytuację, dlatego że to jest kwas, który nie daje odczucia podszczypywania, jest w związku z tym bardzo komfortowy. On jednocześnie bardzo ładnie poprawi kolory cery, jeśli cera jest matowa. On bardzo ładnie zredukuje skłonność do niedoskonałości, a takich pojedynczych, które pojawiają się czasami na naszej skórze. Bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienia posłoneczne, też bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienia pozapalne, te z udrapania po niedoskonałościach. Kwas migdałowy jest taki bardzo uniwersalny, więc jeżeli zaczynacie przygodę z kwasami, to on sprawdzi się naprawdę doskonale. To, co jest szczególnego w kremie z kwasem migdałowym i polihydroksy kwasy, to to, że ta mieszanka fantastycznie sprawdzi się do pielęgnacji cer, które mają skłonność do rozszerzonych naczyń krwionośnych, bo wtedy nie tylko poprawiamy kolory skóry, jeżeli chodzi o gamę brązów, ale również zmniejszamy tą widoczność zaczerwienienia się skóry, bo tak właśnie działają zawarte polihydroksy kwasy. Więc jeżeli zaobserwujecie na swojej skórze rozszerzone naczynia krwionośne, to właśnie ten kosmetyk dla Was sprawdzi się fantastycznie, a przy okazji rozjaśni ewentualne przebarwienia czy wyrówna koloryt cery. Cerom dojrzałym, które też poszukują kosmetyku poprawiającego kolory cery, a jednocześnie działania przeciwzmarszczkowego, poprawy elastyczności skóry, poprawy jędrności skóry, polecam kwas pirogronowy. On jednocześnie ma podobny zakres działania do kwasu migdałowego, jeżeli chodzi o redukcję niedoskonałości, więc jeżeli czasami coś nam się wydarza, to ten krem znakomicie sobie z tym poradzi, a dodatkowo u nas kwas pirogronowy połączony jest z kwasem salicylowym i azelainowym, co dodatkowo wzmacnia to działanie przeciwniedoskonałościowe, a azelainowy, jak wiecie, też fantastycznie poprawia kolory cery i wpływa dobrze na redukcję zaczerwienień skóry. Przy czym, jeśli miałabym polecić coś dla osób, które mają rozszerzone naczynia krwionośne, to jednak skłaniam się przy kremie z kwasem migdałowym i polihydroksy kwasami. Jeżeli mamy cerę dojrzałą i przebarwienia, korzystamy z kwasu pirogronowego, salicylowego i azelainowego. Jeśli macie skłonność do niedoskonałości, za pan brat zapewne jesteście z różnego rodzaju kosmetykami tak zwanymi przeciwtrącikowymi. Możecie je stosować albo na całą twarz, w zależności od deklaracji, od formuły kosmetyku, a mogą być stosowane punktowo. Punktowo na przykład możecie stosować peeling kwasowy antytrącikowy. To jest kosmetyk, który fantastycznie się sprawdzi wtedy, kiedy pojawiają Wam się takie większe, nieprzyjemne, zauważalne niedoskonałości na linii żuchwy. Z kwasami na przykład możecie też korzystać z kosmetyku, który nazywa się skoncentrowaną ampułką przeciwtrącikową i ten kosmetyk fantastycznie sprawdza się wtedy, kiedy macie większą liczbę drobnych niedoskonałości. Jeśli jednocześnie chcecie wpływać na pozbycie się uporczywych, nawracających niedoskonałości i chcecie zadbać o mikrobiom skóry, tu polecam kremową kurację przeciwtrącikową z tej samej linii z Medical Expert. Także sami widzicie, że nie tylko to, z jakimi problemami się borykamy, ma znaczenie, ale też jakie konsystencje preferujemy. Każdy z tych produktów, o którym powiedziałam, stosujemy troszkę inaczej. Peeling kwasowy przeciwtrącikowy może być stosowany miejscowo. Możecie go sobie też nałożyć raz, dwa razy w tygodniu na całą twarz, omijając okolice oczu. Skoncentrowana ampułka świetnie się sprawdzi na większe partie, na przykład na całe czoło, czy na całe policzki. Doskonale redukuje drobne niedoskonałości. A z kolei kremowa kuracja jest do stosowania raz, dwa razy w tygodniu jako maseczka. Spłukujemy, a następnie przechodzimy do następnych kosmetyków. Wszystko więc zależy od tego, ile macie czasu na swoją pielęgnację. Mówiąc o kwasach, najczęściej myślimy o redukcji przebarwień, o redukcji zmarszczek, o poprawie jędrności skóry, a rzadziej pamiętamy o tym, że kwasy to też fantastyczny sposób na poprawę nawilżenia skóry. W linii Anti-Dry znajdziecie fantastyczny kosmetyk, który nazywa się kwasowym peelingiem nawilżającym. To jest produkt, który łączy w sobie nawilżające właściwości kwasu mlekowego i uelastyczniające właściwości mocznika. Kto raz użył, na pewno po ten kosmetyk będzie regularnie wracać, dlatego że
delikatnie złuszcza naskórek, a jednocześnie daje fantastyczne nawilżenie. Szczególnie dobrze sprawdza się w takich sytuacjach, kiedy już wydaje nam się, że nic innego nam nie pomoże na naszą przesuszoną skórę. Jeśli borykacie się z na przykład cerą mieszaną, a jednocześnie przesuszoną, koniecznie sprawdźcie ten kosmetyk. Po aplikacji wieczornej rano zobaczycie ogromną różnicę w nawilżeniu swojej skóry. Kosmetykiem, o którym warto pamiętać, a który występuje na innym etapie pielęgnacji niż te, o których mówiliśmy do tej pory, jest locjon złuszczający. To jest kosmetyk w formie toniku. W związku z tym możemy go sobie użyć w kompozycji z innymi kosmetykami w dalszych etapach. Oznacza to tyle, że możemy sobie pozwolić na pielęgnację kremami, które nie zawierają w sobie kwasów, czyli możemy sobie tą pielęgnację dowolnie zestawiać. Tonik, ten locjon złuszczający, o którym mówię, jest oparty na działaniu kwasu mlekowego i glukonolaktonu. Oznacza to, że bardzo dobrze nawilża skórę, bardzo ładnie będzie redukował zaczerwienienie skóry, a dodatkowo ma jeszcze w sobie taki kompleks, który bardzo ładnie poprawia koloryt cery. Czyli wieczorem zamiast naszego standardowego, po prostu kojącego toniku, na przykład stosujemy sobie locjon złuszczający PHA, a dopiero później przechodzimy do naszej ulubionej pielęgnacji i sięgamy sobie po kremy, czy to przeciwzmarszczkowe, czy po prostu nawilżające. Ważne, żeby już nie posiadały w sobie żadnych składników o właściwościach dodatkowo złuszczających. Jesień to po pierwsze fantastyczny czas na rozpoczęcie przygody z kosmetykami delikatnie złuszczającymi, a po drugie jest to też czas, kiedy mamy zauważalnie większą skłonność do zaczerwienienia się naszej cery. W związku z tym polecam, aby każdy z nas, chociaż raz w roku, a najlepiej właśnie w tym okresie jesiennym, stosował kosmetyki, które korzystnie wpływają na zmniejszenie widoczności zaczerwienień skóry, żeby te nasze naczynka po prostu były mniej widoczne. Bardzo dobrze sprawdzi się na przykład kwasowy peeling na naczynka. I to jest produkt, który jest oparty na polihydroksykwasach. Fantastycznie poprawi koloryt cery. Możemy go zestawić na przykład z kosmetykiem serum z linii Veno, który będzie też redukował ewentualne problemy przy okazji cer skłonnych do trądziku różowatego. Niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie swoje kosmetyki mają pewne wskazania do stosowania, jak również mogą mieć swoje przeciwwskazania do stosowania. W przypadku kwasów przeciwwskazaniem jest zawsze ciąża i okres karmienia piersią, ale także nie nakładajcie kwasów wtedy, kiedy na swojej skórze obserwujecie wszelkiego rodzaju chociażby podrażnienia skóry. Jeżeli na swojej skórze obserwujecie rozwijającą się, czy już trwającą od jakiegoś czasu opryszczkę, zwróćcie na to proszę uwagę, że w każdym kosmetyku znajduje się ulotka wewnętrzna, a w niej szczegółowe informacje co do przeciwwskazań. Jeśli zastanawiacie się, jaki rodzaj złuszczania swojej skóry jesienią wybrać, czy to ma być złuszczanie na bazie kwasów, czy to ma być złuszczanie na bazie retinoidów, odsyłam Was do filmiku, który pojawił się na naszym kanale niedawno. Będziecie mogli zapoznać się, jakie właściwości mają jedne, a jakie drugie składniki. Pamiętajcie też o tym, że stosowanie zbyt dużej ilości w tym samym czasie kosmetyków o właściwościach złuszczających może niestety skórę wyraźnie podrażnić i to działanie nie będzie w pełni przewidywalne, w pełni kontrolowalne. Dlatego wybierzcie albo złuszczanie na bazie kosmetyków z użyciem kwasu, albo wybierajcie kosmetyki, które zawierają retinol. I jedne i drugie, aby pokazać w pełni swoje możliwości działania, potrzebują na to kilku miesięcy. Oznacza to, że musi minąć przynajmniej 2, 3, 4 miesiące od rozpoczęcia stosowania, abyśmy zobaczyli pełne efekty. Wszystko to zależy od tego, jakich efektów się spodziewamy. Retinoidy, te swoje najwspanialsze efekty odmładzające, pokazują mniej więcej po około 4, 5, 6 miesiącach stosowania. Jednak jeżeli chodzi o kwasy, działanie na przykład rozjaśniające przebarwienia, zobaczymy po około 3
4 miesiącach, w zależności od tego, jak bardzo te przebarwienia są utrwalone i jak bardzo są intensywne. Jeżeli chodzi o działanie redukujące niedoskonałości, to tu skuteczność kosmetyków, właśnie tych, o których mówiliśmy sobie wcześniej, zaobserwujemy dość szybko, bo już po tygodniu, dwóch, trzech tą redukcję niedoskonałości na pewno będziemy widzieli. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Proszę napiszcie pod filmikiem, o czym chcielibyście usłyszeć w czasie naszego następnego spotkania. Do zobaczenia. Pa, pa.